Cześć. Kolejny odcinek Gwiezdnych Wojen Parszywej Zgrai za nami. No i muszę powiedzieć, że tak jak w Gwiezdnych Wojnach, no i nawet w serialach Marvela, jeżeli jest tu jakaś ciągłość, to super. Inne produkcje mogłyby się uczyć od tych dwóch franczyz. A wracając do naszej Parszywej Zgrai, to w dzisiejszym odcinku mamy całkowitą nową akcję. Tym razem akcja toczy się w Imperium. Mamy misję klonów, które służą Imperium. A jednym z naszych głównych bohaterów jest Cody, który właśnie prowadzi misję na jednej z planet, gdzie został wzięty do niewoli nowy gubernator tejże planety z ramienia Imperium. Akcja bardzo fajna od samego początku, jak to w Gwiezdnych Wojnach, w Wojnach Klonów oraz Parszywej Zgrai. Mamy dużo właśnie akcji, dużo dylematów, jeżeli chodzi o same klony. Widzimy tutaj moralne przemyślenia Cody'ego. Historię tego, że coraz więcej klonów podważa decyzje Imperium. No i jest sporo właśnie dezercji wśród klonów. Mamy też walkę z droidami, co jest bardzo fajne, że wprowadzili je właśnie tutaj, w taki sposób, w tym odcinku. No, na sam koniec mamy przedstawione właśnie oddziały klonów. Mimo tego, że już jest Imperium, nadal funkcjonują jednostki, można powiedzieć, po Republice, okręty wojenne. Widać, że jest to okres przejściowy między właśnie wojnami klonów, a filmami Lucasa, już ze znanymi typowo okrętami Imperium, Gwiezdnymi Niszczycielami. Odcinek bardzo fajny, trzymający właśnie, może nie w napięciu, ale w dobrej zabawie. Dużo akcji. No i fajne spojrzenie właśnie z drugiej strony, jak to wszystko wygląda. Nie tylko perspektywa uciekinierów, którzy próbują walczyć z Imperium i coś zmienić, ani rebelii, tylko właśnie od strony żołnierzy, klonów, którzy walczą aktualnie po stronie Imperium. Jak to wygląda właśnie od ich strony. No tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do następnego. Hej.